Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Sebastian, SebTheCeleb, here we go! Dzisiaj wyższa półka samochodowa i niższa półka perfumowa, ale czy do końca? Mercedes-Benz Club Black. Butelka, wykonanie i wygląd klasa, nie spodziewałbym się niczego innego po Mercedesie. Z przodu po prostu logo Mercedesa, z tyłu napisane Mercedes-Benz Club Black, atomizer wbudowany w butelkę i oczywiście tutaj widzicie jak to ładnie wygląda. Pod spodem batchcode, tutaj w tym przypadku 0336 dla tych, którzy są zainteresowani i rozmiar butelki 100 ml. Pierwsze wrażenia słodko, unikalnie, elegancko i bardzo przyjemnie. Połączenie wanili, kadzidła i drewna. Cena bardzo dobra: 30 funtów, czyli około 150 zł, właśnie za 100 ml. Nuty: bergamotka na górze, kadzidło, jazmin, wanila, ambroksan, benzoin i drewna. Zapach jest trochę ciężki, bezkompromisowy, pachnie prawie jak niż. Zachęcający, nowoczesny, mocny, wyszukany i wręcz narzucający się. Można go porównać do powiedzmy Victora Rolfa, Spicebomb Extreme albo nawet do perfum de Marley Layton. Mniej więcej w tym samym kierunku to idzie. Zapach, sygnatura, komplementy, nowy zakup tak, była promocja dzięki Tomek, także jeszcze nie, ale szczerze będzie tak jak z marką. Wow, ten AMG to twój? Niezła bryka. Jak pachnie otwarcie, słodkie oczywiście wanila, pomieszane lekko z cierpkością bergamotki, ale tylko przez dosłownie chwilę. Później wanila zaczyna dominować i jest główną aktorką przez bardzo długi czas. Dołącza się do tego kadzidło tworząc niesamowity, słodki, drewniany Zapach. Ambroxan jest oczywiście królem projekcji i tutaj nie jest inaczej. Bardzo zbalansowany. Projekcja i długotrwałość ponadprzeciętna, oczywiście, projekcja jest e, mocna przez wiele godzin. Jeżeli chodzi o długotrwałość, 10 godzin bardziej na ubraniach niż na skórze, ale po 10 godzinach, jeżeli powąchamy koszulkę, zapach wciąż jest. Kto mógłby go nosić? Wydaje mi się, że raczej wszyscy, nawet kobiety, które lubią zapach wanilii. Na jakie okazje? Raczej randki, kolacje, wieczory, ale również do pracy czy do szkoły. Podsumowanie: mimo iż jest to niższa półka cenowa, wydaje mi się jednak, że wyższa półka zapachowa. Zapach jest na tyle inny, że można by go podpiąć pod niż wlejcie ten zapach do niszowego flakonu, podstawcie klientowi pod nos i rzućcie cenę 1000 zł i reakcja będzie Aa, tak wyczuwam tą jakość. Werdykt polecam i to gorąco, super cena, super projekcja, super zapach, pozdrawiam i do zobaczenia. Sebastian, Seb The Celeb, peace.